Halo. Co tam? Widzę temat demonów i Back 4 Blood. Nie mam tego Back 4 Blood. To jest za pieniądze, nie? Za pieniądze nie warto. Więc tak, historia jest jaka? Uciekliśmy. Spróbujmy zbrutforsować ten statek wroga wyjątkowo. Bo już widzę, jak ta walka wygląda. Kurde, szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś będą. Jakby ją zrobili taką, jak była w Ksenonautach. O. Że samochodzik miał być. Wiem, ale cisną mi bazę tutaj, paskudy. Okej, to jest problem. I musimy ich pocisnąć. Pa. Obawiam się, że jedyne, co będziemy mogli zrobić. To po prostu. A sprawdźmy. Jakby zbrutforsować to i iść potem na klatę. Kurde, może to ma jakiś sens. Teraz takie coś. Palą się te dziady. Wszystko się pali, nawet bym powiedział. Niestety, będziemy to brutforsować, żeby to mieć z głowy. Sorry, to jest bez sensu, kurde. Tylko zakładam, że tak, przez to, że omijałem początkową walkę powietrzną, to... Bo co jeszcze mogę zrobić? Żeby walić statek. To jest random, niestety. Nie wiem, od czego zależy. To... Moduł. Tak, bo pasowałbym, jakbym. Teraz wiem, jak ta walka wygląda, i wiem, że można by zainwestować i na przykład kupić. To nie wiem, co lepsze: nomady czy Orochi. Co jest? Halo. Muzyka. Dobra, i teraz tak. Ku. Coś możemy zrobić. No niestety nie. Skurde, no tanie przepychanie. Nie wiem, czy w ogóle to coś robi to. Czy te uniki cokolwiek robią? No Boże, teraz tak widzę, że z tej odległości nie chcą trafić już. Ta. I stan ogień, on w ogóle chyba nie ma znaczenia. Nie wiem, czy go mogę wygasić. Dobra, i teraz to zdechło. No nie, dobra, no i tracimy. Ogień jest imba, tak? Bo. Nic nie możemy z nim zrobić tak naprawdę. Czyli jedyna sens to celować też, żeby go wykosić i
Żaden typ broniki nie robią. No właśnie teraz widzę. No, jest pan Cyprian, dobry wieczór. Nie, to musimy zbrutforsować, no bo to jest taki, no, niestety przespałem całą walkę i dopiero teraz dowodzę, jak wygląda. A, szkoda. A w produkcji mamy co? Pitagorasy? Tylko tak do tego statku dużo nie wcisnę. Tak, mamy tylko 3 sloty. Czy można naraz dwoma statkami walczyć, tak swoją drogą? Jakbym miał 2 statki, to byłoby łatwiej? Nie można mieć. Najpierw w napalm. Dawałem w napalm właśnie i to nic nie daje. Zanim skasujemy latarm, już się palimy. I tyle. Tylko widzę, w niego można ładować i cała nadzieja w tym, że się rozpaćka. Nie mamy jak działać, w ogóle radzić sobie z tym ogniem. Tutaj wszystkie pocichy muszą trafić, żeby się udało. 140. Jak na razie idzie dobrze. APM-y, APM-y. Uniki, żeby ogień. Jedno chybione. Drugie chybione. Chyba to od odległości zależy. Już się spalam się cały. 120. 160. Zostało paski. Paski prawdy. I GG. Nic mu nie zrobimy. Szansa jest. Ja wiem, że te uniki nic nie dają, te moje. Takie wrzucam, bo nie mam nic do tego, no. Nic do roboty. Czy oni tak, oni najedą mi na bazę, zniszczą trochę domków. No nic, lecimy stąd. Gówniarzu zasrany latający, dorwę cię kiedy indziej. Chcecie jakąś misję zrobić, chłopaki? Chodźcie, odbijemy tych na południu. Co, odpoczniemy tu? Uszkodzono zakład produkcyjny. Co ci zrobię? No, uszkodzono. Wejście uszkodzili. Jezu, nie wybuch, tylko napraw. Dumny jesteś z siebie? Dobra, mamy teraz tak, parę misji tutaj. Skrzydła śmierci, proszę się przelecieć. Sejwuj na kolejnych slotach. No ja wiem, tak? Tu w ogóle są kwatery, kwatery pozwalają. Kondycja. Okej. Okay. Niestety tego. Teraz tak, widziałem, że powstały Pitagorasy. Tak? I te Pitagorasy wypadałoby ogarnąć. Eilinka, Janusz. Ty już chyba masz Pitagorasa, nie? Jezu. Gra nie pokazuje, co ma, jak to jest wkurzające. Muszę się przeklikiwać niepotrzebnie i tracić czas. Okej, to jest Pitagoras.
Dużo amunicji nie mamy. Bo się skończyły surowce, żeby cię kurde skoczyć do jakiegoś bastionu i kupić coś. A jak tam zdrowie u was? Nie odzyskują zdrowia w tym bastionie. Technologia za co? Nie, nie macie tutaj, sprawdź co tu jest. Park rozrywki odkryliśmy. Podpal, park, wymontujemy materiały, weźmiemy materiały. Tyle. Ze sklejki, wow. Zrobiliśmy park, wzięliśmy sklejkę, świetnie. Dobra. Odbiłbym tych frajerów. Zaraz, powtórzmy jeszcze. Tu jest kilku gości, którzy czekają na pomoc. Ty Bernard, czemu ty masz? Wow, ile ten Pitagoras waży? I nie masz w magazynku niczego. Czy coś poza Feniksem i Kartanie będzie? Mamy demony, przepraszam. Żeby sprzedać coś niepotrzebnego. Niepotrzebne, co? Jezu, ta muzyka coś się zrypała. Nie, bo gdzieś nam molestują chyba. Czekaj, ukończ badanie pandoriańskie leże. Czemu tego nie zrobiliśmy w ogóle? Moment. Pandoriańskie leże. To jest dwudniowe badanie, to nie ma sensu. Ciężkie działo teraz powstaje. Baza Zaorana, tak? Informacje o bazie. No. Że jeden dzień kończy na misji. Tutaj jest jakaś, co to była za ten informacje. Co to była za misja? Uwięzieni w lodzie. Etap pierwszy w poszukiwaniu Feniksa. Druga inicjacja. Aktywne cztery jednostki Pandoran latają. Atak. Co to za misja? Gdzie będą szczegóły tej misji? Boże. Tak, wiem, trzecia od góry, ale co mi to daje teraz? Mamy trzy cele. Jak przylecę, to się dowiem. Boże, nie. Gdzieś tu pewnie jest w dyplomacji. Znajdź misję. Nie. Dobra, nie wiem, co ta misja... Strasznie to jest złe teraz. Tak? Jeszcze ta muzyka, która mnie irytuje. Boże, co jest grane? Z kim my walczymy? Jesteśmy w jakiejś wojnie? Okej, ciężkie działo. Hell 2. Nie, są dwie... Nie, są dwie... Muzyka jest zbugowana, są... Jest dwie ścieżki dźwiękowe. Zapętlone na sobie. Moment. Zobaczmy, czy się odpętlą. Leciała muzyka spokojna i leciała muzyka nakurwiająca. Boże, miałem totalną sieczkę w mózgu. Tak, remix. DJ Golob po prostu. Nie. Ej, czy ja jestem w stanie dowiedzieć się, co to za misja? A zresztą niech zdycha, mam ją gdzieś. Moment.
Teraz tak, zaawansowana manotechnologia. Dostajemy pieniądze. Strasznie to jest teraz ten. Moment, to jeszcze jedno, że coś szybkiego jest. Technologia ty, tarcza szmatobojowa. I mieliśmy go, babkę ze szmatą. Odporność na wybuchy. Strażnik terroru. Łatwy ich zabić. Ogniogwizda, pieniądze, infiltrator. Infiltrator brzmi super, moja fantazja z dziecka. Dzieciństwa, broń trująca. Fuzja jądrowa, Snedrion, nie wiem, to było lepsze. Nowe Jerycho, potrzebuję lepszy statków, tak czy siak. Gniew Nergala i super młoty. W bazach coś się buduje? W ogóle czy jest bieda totalna? Chyba jest bieda. Dobra, zróbmy tę misję. Samoleciki się kradnie. No. Pandorianie. Musimy uratować kilka dzieciątek. Bernard. Znaczy, to jest duży problem, bo nie mamy. Ile kosztuje amunicja? Coś musimy sprzedać. Tak, sprzedamy na przykład Feniksa starego. To za 3,57. No nie. Jezu, te podwójna zmieszana muzyka, jak ona mnie irytuje. Słyszę te pianinko w tle. Co, nie stać mi nawet na jeden magazynek? Nie, dobra, stać mi na magazynek. Okej. Dobra. Jezu, jak ta muzyka jeszcze zostanie. Dobra. Boże! Jakie to było słabe. Czyli infiltrator brzmi fajnie, bo on miał, pamiętacie, miał te drony i tak dalej. Teraz tylko dobrze stworzyć dwa... trzy zespoły były potrzebne. Tak, jeszcze Boba brakuje w Phoenix Pointcie i po prostu człowiek by... Jezu. Jezu, cisza i spokój w końcu. Okej. I co, jest tutaj... dwóch żołnierzy. Których nic tylko uratować. Najgorsze jest to, że w sumie nie wiemy gdzie są. Więc skończy się tak, jak wyślemy młodego na zwiady. Tylko w sumie... na to się da wejść. Chyba się nie da. Nie da się, moment. Tędy. Super. Okej, żabsko jest paskudne. A, kim ty jesteś? Żaba z bronią. Teraz tak, najważniejsze, czy żaba odpowie ogniem? Czy ktoś z was widzi tę żabę? Żeby jej też pierdzielnąć. Gdzie jest nasza babka z mieczami? Jakbyś doszła do tej żaby... teoretycznie mógłby jeszcze one podejść jeszcze tu blisko i z tego z ikonoklasta mu walnąć. Tak, to by go zabiło. Tylko...
Second żaba. Nie. Szkoda. 10 i baba przeżyje, żaba przeżyje. No szkoda, szkoda. Dobra, teraz tak. Ty jesteś snajpersem, nie? Masz nową snajperską broń. Można było dwa zasadzić strzały, ale trudno. Jak się śpi, to tak jest. Litka, tak czy siak włazisz na górę, bo potrzebujemy cię tam. Oho, moment. Analiza. Broń. Dobra, to nie jest snajpa. Więc nie powinien strzelać. Dobra. Żaba powinna się zdec. Tak? 8 punktów, nawet jakby odnowiła, powinna zdec. Problemem zostaje druga żaba. I tajemniczy ludzik na dole. Czy jakbyś tu wbiegła raz, czy by starczyło na sięknięcie? Tak czy siak wdepnąć tutaj warto. Nie widzisz tego gościa? Kurde. Więc mam nadzieję, że to go rozjedzie. Tak? Bo zrozumieliśmy. Jeden punkt. Drugi punkt. A, jest tu was trochu. No nic. Zaraz, jest. Jest walka wręcz i uderzenie. Atakuje bronią. Uderza trzymanym przedmiotem. Żebym nie pomylił. Dobra. Więc tak, ta żaba na górze zdechnie. Ach, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Paskudne, paskudne potwory. Dwa są. No to było głupie i ryzykowne. Tak? Ty masz co w łapach? Pluć możesz, ciąć. Nie chcemy, żebyś cięło. Jak będzie cięło, to jest źle. Ale tu jest takie ładne miejsce, gdzie jakby ktoś jakbyś tu gdzieś wbiegł. No właśnie, mógłbyś mu odstrzelić ten syf. Bernard, ty jesteś wykształconym człowiekiem. Jesteś wspaniałym, szybkim człowiekiem. I masz snajpę, którą możesz teoretycznie, masz punktów woli. Idealnie. Czy jakbyś się ustawił gdzieś tu. A sprint nie pokazuje, gdzie ten. Ale gdziekolwiek tu nie stanę, to będę miał ten. Ha, ba, 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 ba. Okej. Okay. Jakbyś trochę krzywo pobiegłem teraz, no ale... Tu będziemy mieć mikrozasłonę. Że wampir Łukasz wszystkich obraża. Co się stało? Zaraz, spoko, spoko. No tak, żabę tą i tego mutanta. Ten najgorszy. Szczypce. Dobra, jakby szczypce mu odrąbać.
Co on ma? Dwa razy szczypce? Tak, masz te szczypce? Krwawi ramię. Ma jeszcze plujkę, no. Pluj trucizną, ale mamy leczonka. Janusz, ty żyjesz jeszcze? Ty, Janusz, ty masz teoretycznie... No nie, ja zrypałem z Januszem straszliwie. Tak, bo mógł strzelić dwa razy i żabę zdec. A tak, wyszła siara. I... Czy to się kumuluje? Że jak zużyję dwa razy szybkie celowanie, to będę miał... Jak użyłem szybkie celowanie, to mam za punkt mniej, czyli te dwa punkty, potem jeszcze raz widzę punkt w końcu. I mógłbym jeszcze raz strzelić ze snajpy? Kurde. Czy można skumulować to? No, batony i reszta. Robiliście doktoraty z tej gry, powinniście wiedzieć. Halo? Nie. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, babo. To powinno być niegroźne. Jest paskudna żaba. Zobaczmy. To może nas opluć. Ma łapę do odsysania krwi i broń. To jest złe. Żaba musi niestety... żaba musi zdec. Tak, musisz zaorać żabę. Żaba! 32, żaba jeszcze przeżyje, nie wierzę w to. Jak raz aktywuję, to mam wyszarzone. Jeszcze raz. Jesteś w stanie oddać strzał w żabę? Jak to wygląda szanse? Szanse są. Niestety, jesteśmy... Ktoś jeszcze żyje z was? Nie. Żaba przeżyje. Trudno. Chyba, żeby trochę podejść. Nie, to by nic nie dało. Wiem, no trochę zeszło. Próbujemy się, ratujemy. A, Eilinka. Ty byś mogła... Ile masz tych punktów? Punkty woli niezużyte. Ty. Nie, ta żaba is dead, ta żaba. No nic. Coś się ruszy. Jezu, przyjaciel, pomóż nam, kolego, hej! Jezu, on tu z kimś walczy. Brawo! Trafiłeś żabę? Spanikują może, moment, może będą jakieś miały depresję. Kontrola nad umysłem, nie! To baba, baba w pancerzu. Coś za pech. Archonowy zbrodniarz alfa. Easy, zaraz go ściągniesz, wytrzymaj. No, opluj. No. Spoko, nic nie będzie. To jest jakaś paskuda. Jezu, infekcja wirusa, mam PTSD już.
Jezu, panie Januszu, nie. Dobra. Ty, przez ścianę go mogę sieknąć, z tego co rozumiem. Tak? Ale spokojnie. Ty, co za taki chory jesteś? A nie, dobra, to nic się nie dzieje akurat. Tu jest jakieś guano, nie będę ukrywał. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze... O Boże! O Jezu, jaki... Po tych gości przyjechaliśmy. Najgorsze, co mogliśmy zrobić? Tam jest niesprawiedliwe. Nie zdążyłeś nawet podejść do nich, oni już dedują. Fajnie. Dobra, Janusz gdzieś tam krwawisz? Jak mu przejdzie, to go musimy podleczyć. Dobrze, tutaj chyba nikogo nie ma. Tak, są trochę bezpieczni, bo ich nie zastrzelą, to prawda. Jest tak, żaba, która jeszcze będzie żyła przez... Długo, za długo jest do zaorania. To guano tutaj. Najlepiej byłoby tak, szczerze, podejść tą babą i sieknąć to guano. Tylko sieknięcie kosztuje mi 2 punkty. Podejście kosztuje mi 1, leczenie kosztuje mi 2. Czyli nie zdążę się i wyleczyć, i sieknąć. A sieknięcie byłoby dobre. Bo z tego co rozumiem, tu można by to rąbnąć. Więc albo... Aha, i pan Janusz nie może teraz nic pracować. Jak się czujesz? To ścierwo, nie? Tu coś jest ciekawego. To jest coś, co mnie intryguje, ale o tym za chwilę. O ramy. Jezu Chryste. Co tam się dostało w tych rękach? Wyrzutnia granatów, nie? Krwawi, co prawda. Cóż, najwyżej podejdziemy i będziemy dobijać inaczej. Jakbyś podeszła tutaj, sieknęła i wyleczy cię przyjaciel, który nie ma już punktów woli, bo to jest tak. Żaba żyje. To żyje. Dobra, zobaczmy, co możemy tobie zrobić. Tułów z dupy, strzypce, tarcza. Makabra. Że podbiegli na rolnicę. Tracę 1 punkt, tak czy siak. A? Ty młody, weź zobacz. Jeszcze raz, bo są ci dwaj. Młody mógłby spokojnie tego wyeliminować. Tylko ciekawi mnie, co tam się kryje, tu. Oj, jak ciekawi. Ty mógłbyś powalić od biedy żabsko. Żabsko leśne, żabsko paskudne. Co ty robisz w ogóle? Nie, dobra, ale mnie irytujesz. I... Czy ty się musisz leczyć, no bo cię tak zajadą, a? No i teraz nic nie zrobimy nią. Możemy od biedy strzelić w tego albo w tego. Plująca głowa, ty. W sumie... Mam nadzieję, że tego już tutaj nie ma. Jak wygląda sytuacja? 20? No pożyje, ale... Ty, plująca głowa jeszcze jest? Nie. Według instrukcji głowa jest. Ale jest skontuzjowana i krwawi. Czy będzie tydzień z Raid Shadow Legends? I bardzo bym chciał. Dom bym sobie kupił, ale na... Dobra, młody. Bo możesz tak, albo skasować tego na luzie. Nie wiem, czy go liczę jako nieszkodliwego tego pajaca. Okej. Okay. To ma granatnik. Niby fajnie, fajnie, ale tak naprawdę nie fajnie, nie fajnie. A, tu jeszcze jest ten pajac, który jest uzbrojony w granatnik i organiczny karabin. Gdzieś tu jest snajper i gdzieś tu jest coś. Po angielsku the thing. I kurde... I to coś mnie denerwuje.
Dobijesz to? Ty pajacu! I ty masz broń niestety, co tam się... A ty już nic nie zrobisz, tak? Jesteś biedną kobietą bez umiejętności. Ty, Lilitka tu jest, moment, Jezu. Zapomniałem o niej zupełnie. Dobra, jakbyś wiedział, co tam jest. Co to za cholerstwo? Czy nie ma tak źle? Karol, sprawdź, co tam się dzieje. Okej, okay, what kind of ścierwo is it? Trytonowy zbir. Ma mackę i ikon... Oj, to jest groźne. Jesteś w stanie zaorać? O Boże, jaki pech. Masz jakieś... Nie masz. Ty, widzisz to ścierwo? To żabsko paskudne? Widzisz. Orzemy, orzemy, orzemy. A Jezu. Po co to żyje? Ma nadal ramię, ma nadal pistolet, może zrobić krzywdę. Czyli żyje żaba ze strzelbą i jakaś paskuda z granatnikiem. Ty jesteś zdolną dziewczyną. Ty tak się wystawisz, to dostaniesz w pied... Ty co tam widzisz w ogóle? Nie wiem, czy granatnik... Ty, to spanikowało, moment, to spanikowało. Czyli zostanie ta paskudna żaba. Kurde. Coś ciekawego będzie. Co byś chciał, kto to zapytał? Cyceron. Jakie gry w twoim świecie są ciekawe? Tak, ten też spanikował. Okej, okay, ogólnie spanikował. Teraz tak, im trzeba by tak podleczyć ich? Jezu, nie, 10. Tak, ile macie zdrowia? 100, dobra, pożyją trochę, ty masz ile zdrowia? 147 i... Ale ty nie krwawisz, tak? Tak. Trzeba im subtelnie zdjąć snajperkami te gówno na głowie. Ta żaba, jak ona mnie denerwuje. Najgorsze, że biedny chłopiec podejdzie i dostanie w łeb. Czyli ty panikujesz, to tam sobie gdzieś biegaj i uciekaj. Ty też panikujesz, ten snajper tam na górze, ale nie powinien. Są słynne ostatnie słowa. Jest, Boże, jesteś cudowny. Dobra, super. Dobra, panie. Bernardzik, ty z ciebie... Aha. Ruszy się to ścierwo. Cokolwiek się tu ruszy, oranko. Eilinka. Ciekawe, Eilinka może cały czas zrobić snajperskie ubudu. Tak? No nie całkiem, ale może zrobić snajperskiego overwatcha. Więc wykorzystamy go tu. On wyjdzie do domu, tak? Okej, teraz wy. Jezu, chłopaki. Proszę, jak... Dajcie sobie pomóc. Ty, leczą się. Jezu, tak? Dobra, cudownie. Jesteście mądrzy. Dobra, a Janusz, żyjesz? Jezu, dobra, Janusz coś odżył. Nie podoba mi się, on tak dyga. Dobra, słuchaj. Daleko stąd jest paskudna, obleśna żaba, którą analizujmy. Dobra, jest... Powoli robi się dobrze. Czyli prawdziwe wyzwanie to będzie subtelna operacja zdjęcia im ten. Może tworzyć mgłę, podjąć zmienię regeneracji. Dobra, nie umie znikać. Czyli jak tak, żaba... Ta żaba musi teraz odejść. Co do... Oszukali mnie. Myślałem, że widzisz ich, kurde bele.
Jakie życie jest smutne. Ania, ty jakbyś, ile masz biegania w głowie? Ten. Chodź, pobiegnij tutaj, zobacz, co się dzieje w tym cyrku. Bo zakładam, że... Kurde, nie będę strzelać, nie będę strzelać do swoich. Ale tu masz w miarę zabezpieczony teren. I tak, jest pajac. Martwy pajac prawie. Pokaż, jak się masz. Ktoś tam cię może dobić, nie? Dla proforma. Zasięg widzenia, masz ten granatnik. 10 życia, 10 krowia. Dobra, ty ciebie już jakby martwy człowiek. Słuchaj, to. To ścierwo. Głowa jest od razu zajechana. Świetnie. Eilinko. Weź pozycję, ustaw taką pro. Wykryto ta druga żaba? Analiza, co ta druga żaba? Kto to? Karabin wirusowy. Fajnie, fajnie. Jezu, jakby to położyć. Eilinka spierdzieliłaś, no nie będę ukrywał. Lilitka. Dajesz tam, dajesz, to jest snajper, to jest żabski snajper. Jak twoje zdrowie z kolei? Masz trochę tego. Jakbyś... Ile masz tam tego? Dużo. Na dwa dochodzisz z tej... Tylko żeby ci pajace ci nie zrobili krzywdy. No ale nie no, z czego mieliby skrzywdzić dobrego człowieka? Kurde, chodź tutaj. No nie, widzą cię, mogą cię zaorać stąd. Tu jest paskudna żaba. A, ty Bernard, ty jesteś snajperem od niedawna. Ty moment. A może widzisz tą żabę paskudną? Dobra, widzisz żabę. Dobra, i ta żaba... No ona musi najpierw... Ile masz zdrowia? Nie przez nie punkt. Nie, dobra. I ta żaba zdeduje, świetnie. Dobra, młody. Weź odpocznij tu z dziura. Popsikasz się, odpoczniesz w domku, okej? Okay? Odpocznij sobie w ogóle, zapomnij o wszystkim. Zapomnij o troskach tego świata. Potem się popsikasz, spoko. Zużyłeś 3 punkty, bo jestem... A tak byś nie zużył więcej, bo tak zużyliśmy wszystkie punkty woli. Nie wszystkie. Nic nie wyjdzie. Tak, tam jest prawdopodobieństwo, jest takie, że małe kółeczko jest trafienie 100%. Czy jakoś tak, moment. Kurde. Nie pamiętam. Czekaj, Rozog mówi, małe 50, duże 100. Dobra, no właśnie, okej. Okay. Ty odchodzisz od nas. Żabą też się żegnamy. Zostaje żaba z trucizną. Tylko wirusowe to jest bardziej irytujące. Ofiarą ataku wirusowego jest pan Janusz, który gdzieś tam chodzi po krzakach, tak? To jest, kurde, nie wiem czym się to leczy. Całkiem szczerze, nie mam pojęcia. Dobra. Bernard, nie, Eilinka, słuchaj. Będzie trudne zadanie przed tobą, bo trzeba będzie zdjąć operacyjnie z głów tych panów. Robactwo, no. Kurde. I nie będzie to niestety zadanie łatwe. A? Bo można przy okazji, niestety może być tak, że zdejmie się coś za dużo, albo... No, neurochirurgia to nie jest nic łatwego, tak to ujmę. Dobra, jakbyś się ktoś z was się ruszy, Eilinka molestujesz. Karol, ty siedź już grzecznie, dobra? Ty jesteś grzecznym chłopcem, nic nie robisz.
Tak samo, żaba się ruszy. Oranko. Dobra, jedna żaba dead. Żołnierz, co? Ty masz coś, cokolwiek? Tura zakończona, super, tego zaraz zauramy. Chłopaki. Dobra, jest ich dwóch tutaj. Leczą się, świetnie, będziemy mieć jak nowych, tylko teraz operacja. Są spanikowani. Brawo, piękna, piękna akcja. Szkoda, że nie wyszło, ale... Świetnie. Znowu infekcja gównosowa. Boże, jaka tragedia. Hej! Dobra, Janusz. Psikaczka na siebie. I tak. Zacznijmy od Lilitki, bo ona ma ważną misję. Eilinki, przepraszam. Czyli tam jeden płacze, drugi go pociesza. Ty jak z tobą? Trochę się zesrała, że tak powiem. Okej. Okay. Widzisz to ścierwo? Jak dobrze widzisz, powiedz mi. Dobrze widzisz. Dobrze widzisz. Dobra, to jest delikatne. To by jakoś zaorać, żeby mu te rączki odpadły i tyle. Żaba jest wkurzająca dużo bardziej. Żabo, ty chamie, w imieniu Polski Feniksowej skazuje cię. Skazuje cię podwójnie w takim razie. Dobra, to umiarkowanie zaorane. Żab, niestety zostały wszystkie części ciała, słabo krwawi. Karolku. Ty, jakieś pudełko tu ktoś dał. Zaraz, to pudełko tu było? Wydało mi się, że wchodziliśmy tędy przecież. A, fajnie wyszło. Kto ty, kim ty jesteś? Masz jakąś pajacowatą broń i granatnik. Jezus, do zaorania żołnierz. Ech, jeszcze żaba żyje oczywiście. Pan Janusz, pan coś może zrobić, tak szczerze mówiąc? Jakbym panu dał pistolecik? Widzi pan to? Nie, nie widzi pan. Dobra, ty. Jak twoje punkty? Punkty woli niezłe. Na stówę można by zaorać to. Ale chcielibyśmy zaorać to. Jakbyś podszedł do okienka, masz idealny wtedy widok na tego pajaca, któremu odstrzeliwujesz dosłownie mózg. Ja bym to zrobił tak w ogóle. Jak tam masz? Szybkie całowanie? Tak. Czyli widzimy tak, szybkie celowanie. I teraz mamy za dwójkę. Tu podchodzimy, za niecały jeden. Zdejmujemy strzałem z snajperki Super C. Brawo, tak miało być. Wyciągamy pistolet z kabury. I hasta la vista, Tryton. A jeśli nie hasta la vista, to... Ale to tam cios pionąc, płonącego serca, czy jak to się nazywało. Czy problem jest... Jak ty się masz? Kurde bele. Ty, panikują razem. Dobra, oni panikują. To jest teraz nasza szansa. Eilinka. Czas przeprowadzić ważną operację. Tak? Z tego co rozumiem, te pajace teraz będą nic tylko umierać. Są zdygani, będą płakać i tak dalej. Tak? Pan Janusz tak samo. To jesteście naszymi operatorami. Słowo klucz. Okej. Okay. Karolku, osłaniaj koleżankę. Też się przydasz. Być może też wykonasz za pomocą strzelby swoją pierwszą operację w życiu. Okej. Okay. Bernardzik, ty coś wszystko zrobił, ty ładnie poszło było. Dobra, zdechło. Chłopaki panikują, super. Trzymaj się, dziewczyno.
Brutal Alpha. Dobra. Wróciła do nas. Jezu, jaki pech. O Boże. Dwóch Polaków. Analiza, jak wygląda sytuacja? Musisz mu subtelnie zdjąć. Że wirus cały czas obniża punkty woli. Super, tylko co mam zrobić? Bo tego nie rozumiem. Pasowałoby teleportować tam kogoś. Najpierw, żeby pistoletami im zdjął te. Kto jest szybki? Karl, ty jesteś szybkim człowiekiem, nie? Masz jeszcze jakieś punkty, masz. Ciach, sprintunio. O Boże. Dobra, pytanie brzmi. Czy to mu zdejmie elegancko jajo? Są apteczki na wirusa później. O, podbiec i dać z kolby. Dobiegniesz tu. Zaraz. Dobiegniesz za dwa i walniesz. Czyli wykorzystalibyśmy realnie Eilinkę, która zażywa pierwsze prochy. Eilinka pasowałaby, zaorała tego pajaca. Jeszcze raz, co ty tu masz w ogóle, pajacu? Szczypce i plujkę. Lilitka. Ty nie widzisz tego gościa? Widzisz, tam jest jakiś... A to jesteś ty, dobra. Nie pistolet, tego. Ramię. Ile masz punktów woli? Nieważne ile, ważne żeby... Szybkie snajpowanko. Broń. Dobra. Broń, ramię poszło się paść. Została plujka o zasięgu 5, więc będzie musiał podbiec i mamy go ogólnie w tyłku. Lilitko. A więc tak. Zostaje ta sierota. Czyli co? Wysłać go, żeby uderzył? Tylko uderzenie? Uderzenie przy tym 37. Jeszcze raz. Tak, mówimy 37. Dlaczego? Żeby się upewnić. Nic już nie widzisz, tak? Ale mi wkurzyłaś, dobra. Robal ma 50 HP. Czyli pasuje go odstrzelić. Dużo groźniejszy jest ten cymbał w takim razie. Nie? Można by podejść babką też. Tak? Podejść na taką odległość. I skasować Robala z pistoletu, który zadaje... 50. Akurat, na idealna operacja. Co więcej, starczyłoby na dwa strzały, bo problem to z dwóch małych przyjaciół. Tylko problemy są... Ten cymbał. Jakbyś podbiegł tutaj... I co? Z której strony ma tą rękę? Co ty masz w ogóle? Szczypce i pluje. Tak, z pistoleta brzmi najlepiej, nie? Tylko... A gdzie jest pan... Janusz. Tu i kurde, jest chory, tak? Cały czas mi panikuje ta sierota, nie wytrzymam, to jest tak irytujące. To jest najbardziej gówniana z tych wirusowych tych... Lilitka... Ostatni strzał masz tak naprawdę, Lilitko, co? No idziemy. No właśnie, succeed or die, co daj? No nic nie daj, no nic nie ma, no nic. Nie wiem, jak chłopcy są groźni.
Pytanie, czy jak zgasimy tego pajaca, czy on się nie spanikują, o. Żeby zdjąć snajper, jak walnie... Co ty masz w ręce, przepraszam? Co to za... To nie jest broń dla snajpera, o. Ramię. Dobra, krwawi, ma szczypce. I teraz tak, drugi strzał. Więc tak, możemy w tym momencie obudzić... Czemu to... Czasami jest ten, to jest bug. Oni się powinni wystawić za osłonę. I to jest zrypane, odkąd pamiętam. To jest zrypane najzwyczajniej w świecie. No właśnie, bo powinniśmy widzieć... Tylko pytanie, czy ten bug działa fizycznie, w sensie, że ona mimo wszystko widzi tego pajaca i trafi, jak dam strzelanie w tego, tak? A teraz działa, dobra. Żyjesz? Krzysztof, moment, sekundę. Udało się nam operacyjnie zdjąć... Jezu, nie znam, czy tego mi to orientacja nagle traci, czyli to było wszystko. Byliśmy, tu jest pan Janusz, a my jesteśmy... Tu jest domek, tu jest to, dobra. Żyjesz? Dobra, żyję. Więc tak, babo. Bo wiem, że ty potrafisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Ty nie jesteś, jesteś Elinka, jesteś cudowna. Możesz spokojnie, za darmo zrobić Overwatch na tego cygana. Ruszy się, będziesz strzelać. Lilitko. Kurde, biedna Lilitka, no nic nie ten. O tak, ty zrobiłeś swoje, zaorałeś. Chociaż moment. Dobra, będzie szedł, to do niego strzelaj, okej? Okay? Lilitka, jakbyś podeszła tu kulturalnie i zaorać tamtego. Co ty, nie było oznaczone, żebyś widziała go, co zgrane? Jezu, nie, jakie chamstwo. Tu by widziała, to nie widzi, no dobra. Dobra, przyjdzie to ścierwo, oraż to ścierwo. Dobra, Karolek, słuchaj. Jezu, cała nadzieja w tym, że się nie pozabijają ci dwaj. Że tamten drugi panikuje. Można by teraz w ogóle Karolkiem wziąć szybkiego rana. Mam już tak, dwa punkty. To, bo to guano chyba... Oni chyba mogą... Nie wiem, jakie będą stanie. Mam nadzieję, że będą w dobrym stanie. Jakby podbiegł tam, odblokował naszego przyjaciela. Jest dwóch ścierwojadów. Tak, zobacz, wejdziesz tutaj, odblokujesz kolegę. I teraz... Zdejmuj mózg go pluskę. Dobra, chłopaki. Żyjecie? Nie wiem, czy miałem punkty jakieś czegokolwiek. Dobra. Tam też ścierwo powinno, jeżeli nie napsuje nam żadnej krwi. Przecież możesz wydrzeć ryja i spanikować. Dobra, wyjdź. Okej. Dobra, gdzie są punkty ewakuacji? Tu. Dobra, chłopaki, spadamy. Spadamy, 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 spadamy. Klująca głowa dostała, świetnie. Dobra, zesrał się. Jeszcze żołnierz stamtąd. Brutal Alfa stąd. I pan Janusz świruje. Dobra. O, witajcie...
Jakby były bugi, damy oczywiście walkę. Jak mogę, to nie strzelaj w szczypce, tylko w ramię. To jest prawda, tylko ramię jest cieniutkie. Tak, oni niestety nie pakują tak jak dawniej. Myślę, czy go rozciąć. Czy już po prostu... Ile masz punktów woli? Jak to jest? 2 punkty woli, 1, ale nie możemy teraz tego użyć. Tu i w plecy, tak? Bo teraz skąd nadchodzą? Punkty ewakuacji najbliższe są tam... Nic, spadamy, tak? Lecimy. Najlepiej w ogóle jakbyś... Kto jest elitarny? Ty, Bernard. Ty jesteś dobry z pistoletem. Jakbyś wziął... No, czy to musi siąść? Pro. No i coś tu wyrośnie. Maszkarujesz. Pan Janusz, jak ty sobie radzisz z życiem? Punkty woli 7, dobra. I teraz tak, od punktów woli odejmują się te punkty syfu. I tak, tam jest jakiś... Ty widzisz go, nie? Ty widzisz go? Ale co z tobą w ogóle? Jezu, Janusz, nie. Janusz cały czas jest upośledzony. Ale mamy tutaj dwóch snajperów chyba, nawet jeśli nie więcej. Powinny być jakieś indykatory, gdzie są przeciwnicy na końcu ekranu. To dużo łatwiej. Albo większe oddalenie. Jest raz, dwa. Okej, okay, kim jesteś ty? Dobra, ty jesteś beznadziejną tragedią. Ty masz broń dystansową. A ergo potencjalnie jesteś groźny. Dobra, gruby. Gruby. Jesteś czysto grubszy. Tak, ciężko zbrojny. Dobra, uciekasz. Spadowujemy. Ale gruby. Czy będziesz zamieszanił bob? Czemu nie? Ania, co tobie jest? Panika jakaś wsiadła w ciebie. To jest wirus. A, to ty, dobra, Jezu. Okej. Okay. Idź tu do z kolegą. Idź z kolegą. Brak amunicji, przeładuj. To nie jest zła rada tak naprawdę. Które to ścierwo mi denerwowało? Tamto. Ej, Linko, słuchaj. Ty, świetny karabin, ma dużo magazynki pojemne, bardzo dobry jest. Dobra. I nie wkurzaj mnie. Okej. Spadasz. Ej, Linka, super. Będzie dodatkowe ciastko w nagrodę. Ty, snajperze. No nie jesteś tak dobry jak nasi, ale... Chyba lepiej, żebyś się ruszał. Ty, Karl, ty, mój zuchu, uratowałeś dwóch dzielnych żołnierzy z Polski, którzy swoje przeżyli. Nie masz siły woli, co prawda. Nie, ten skurczysyn może nam kogoś opluć, no. Ty możesz dojść gdzieś tu od biedy. Lilitka. Zabawmy się, że zrobisz osłonę. Jak ktoś cierwo tu podejdzie, a ja wiem, że podejdzie, o ranko, dobra? Karolek, uciekaj, dziecko. Już jest wszystko, już jest... Chociaż lepiej tu, bo to są jakieś minimalne zasłony, jakby temu coś zaczęło odbijać, by chciał pluć do ludzi. Ej, Linko, no ty musisz spadać jak najszybciej. Ale pamiętamy, masz tą umiejętność, tak? Ruszy się to ścierwo, podejdzie do ciebie, to się nie wstydź mu odwinąć. Zaraz, ty jesteś głupia, gro. Nie, snajper podbiegł, tak? Ty podbiegliście. To nie jesteś taka głupia. Koniec tury. Idzie. I mówiliśmy, nie wchodź. Pięknie, bohatersko. Czemu nie strzeliłaś? Dobra,
Janusz, ty jeszcze możesz już chodzić. Punkty woli, minus 5. 4. Czy to się zmniejsza w ogóle? Czy to za każdy po prostu schodzi do zera zawsze? Zawsze będzie mi... Dobra, Janusz. Po prostu z tobą już nic nie będzie niestety. To jest smutne. Któryś raz mnie tak samo dostał, ty mi nic nie mogę z nic zrobić. Dobra, odlatujesz. Chociaż można go było zostawić, bo nie wiem jak to się skończy. Dobra, ludzie na tyłach. Eilinko. Jest tak, jeden tu, drugi tu. Tak, jest ich dwóch. Ten jest nic nie wart, ten Alfa, co? Co ty tam masz? Broń Archona, pluja, spoko. Lilitko. To się zatarczowało, nie? Aha, chłopaki jeszcze. Co jedną, które się zmniejsza. Ale to się nie niweluje w żaden sposób. To jest niestety najgorsze. Karolek, słuchaj, zrób coś, co mieliśmy zawsze zrobić. Pasuje ci popsikać. Chociaż lepiej nie. Jak tam, dochodzi do siebie? No tak se bym powiedział. No totalnie tak se. Co, ty się możesz ruszyć w ogóle? Czemu się nie może ruszyć? Ja mam 2 punkty życia i nie może się ruszać. Dlaczego? Moment. 2 punkty ruchu, nogi sprawne. Jest... A, spanikowała! Jezu, debilka. Nie, nie zniosę tego. O, jest 1 punkt, miała punkty. Jezu Chryste, jakiś shit po prostu. Gruby, ty już coś możesz, nie? Karolek, dobra, Karolek, biegnij, no biegnij, tyle powiem. To ścierwo mi denerwuje. Też biegnij. Ach, Lilitko. To ścierwo tu podejdzie. Bernardek, słuchaj. To ścierwo tam jest irytujące, ale to nic. Pomóż kolegom. Jak przyjdzie, to gówno. A wiemy, że przyjdzie. Będzie celował w nie z radością. Regipsy, no. Kolego. Kto to jesteś? Ty jesteś Lidka? Baba jest tak wstrząśnięta. Lilitka, no dobra. Słuchaj, widzisz to, to guano? Jesteś młoda. Orzesz. I tak miało być. Cytując klasyka, tak było. Dobra, gdzieś tam jest ten ścierwojad. Tu. Tak, wystaje brzydki. To kosztuje 1 punkt ruchu. To ewentualnie... To była ta Alfa? Czy Alfa tu jeszcze gdzieś biega sobie? Żeby nie było z tych problemów.
Ty co, nie masz siły, tak? Już doszło do ciebie wszystko? Jezu, dobra. Karolek, słuchaj. Już powoli jedziemy do domku, okej? Okay? Stań tylko tu i pilnuj, jakbyś jakieś ścierwo tutaj szły. Wchodzi, robisz patataj, patataj. Chłopaki, spadowujemy. Lilitko, to ty zrobiłaś tak ładnie? Zaorałaś pancia? Super. Dobra, Bernard, wchodzisz tutaj. Ej, Linko, co ty potrafisz w tym życiu? Spoko, spoko. Ty ciężki, chodź, grubasku. To jest baba w ogóle, Jezu, nie poznaję jej, dobra. Mózgo pluskwa. Jezu, 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 moment. Kontuzjowano nogę, czyli nie będzie szybko. Tyran Alfa, który nas obserwuje. Kolejny żołnierz nudziarz. Dobra. Kogo tam widzisz, Bernard? A? Ach! O Boże. Tak blisko. Czy w sumie można by zbiegać, no kurde. Moment. Bernard, bo tak, Bernard wiem, że ucieknie. Gruby ucieknie. Ania ucieknie. Wszyscy uciekną chyba. No jeszcze raz. Ania ucieknie. Eilinka ucieknie. Bernardzik ucieknie. Dobra, no to spadamy. No fajnie było, ale ten... Chłopaki, jedziecie. Chłopaki, no. Assuming gender. Aniu. No time to waste. Lilitko. Karolku. Dlaczego ratujesz żołnierzy wyklętych? Bo z bieda, potrzebujemy każdego. Eilinko, panie przodem. I Bernardzik, proszę, hopa, hopa, hopa. Czy będzie testowany nowy tryb w Hearthstone? Dzisiaj wyszedł, moment, zaraz. Czy to jest... Ej, wszyscy zdrowi, tak? Dwóch żołnierzy ocalonych, łącznie 600 zł. Awansowała Lilitka, tak? Lilitka jest naszym jednym. Ania, Lilitka, Janusz. Ładnie, ładnie. Karol, nie wiem czemu tak słabo. Ile to trwa? Godzinę taka misja, kurde. Że może nowe karty? Nie mam parcia. Zdobyte przedmioty. To nie są przedmioty, to są ludzie. Chociaż... Chiny 2, Phoenix Point. Wietnam, dobra. Tak, do Wietnamu se odpocznijcie. Uzupełnij wszystko i brakuje mi, ale przypał. Hefajstosowych magazynków i pitagorosowych tych. No nic, będziemy się handlować. Super, misja się udała, krótko mówiąc.
Czerwony syf niszczy tutaj wszystko. Badania. Powinniśmy technologię rośnia Synedrionu. Super. Zasilane przez ogniwa fuzyjne, pięcioosobowy oddział i pojazd. Rozumiem, że 5 plus 1 to będzie świetne. Prędkość. Super. No to dobra, to wracajcie. Czekamy aż coś stąd. Czym wy tam handlujecie? Nie wiem, czym jest ta misja cały czas, która się kończy za dzień i 7 godzin. Jakieś tam oranko. Nic nie znaleziono. Po kilku dniach przygrywania też nie znaleźć. Ciekawe, cóż za miło, fajnie. Super są te. Okej, okay, statki powietrzne są oparte na poduszkowcach czwartej generacji zmodyfikowanych pod kątem transportu powietrznego. Okej. Okay. Zasilane przez ogniwa fuzyjne. Opanowaliśmy fuzję. 5 osób. Lub, dobra. Czyli to jest 5, nie 5 plus pojazd, tylko 2 plus 1. Okej. Okay. Ale ma maksymalną prędkość. Ile to kosztuje na produkcji? Technologii dużo. Co wy tu macie informacje o bastionie? Populacja. Wzrost wskaźnika. Czym mgła tu psuje, kurde, mnóstwo tych problemów. Budują centrum badawcze. Dzielnice mieszkania. Jak im naprawimy, bo to z grosze jakieś. To co, będą mieć jakąś lepszą warunki? O. Ty, to jest jedna z misji już. Jak się trzymacie? Informacje, są jakieś, chyba są jakieś ten wypoczynkowe rzeczy, kwatery. Tylko kondycje. Sprawdź sobie, jak wygląda kradnięcie samolotu. Aha, to jest nieetyczne moim zdaniem. A dobra, mamy jeden awans. Lilitka, co to ty? I ty coś umiesz w tym życiu? Możesz tak, gotowość do akcji, przeładowanie, to super. Możemy w ogóle pójść, dobra, zbierałaś długo. Nowa klasa, ciężka broń. I kolejny snajper. Snajperowanie mi się podoba, nie ukrywam. Ale jakby z Litki robić ciężką babę, gdzie chodziła z bazukami, czemu nie? I miałaby wtedy wybuchowa akcja. To jest super darcie ryja i walka ten, super. Gotowość do akcji, przeładowanie zużywają. Zresztą z tym na sobie będziemy potrzebować chyba, żeby... Lilitka, pokaż się jeszcze raz, przepraszam. Gdzie ty byłaś? Kurde, czemu się nazywa Grave w ogóle? Jak przecież nie ma tych znaków z tego, Jezu, widzicie, to nie ma znaków czytania. Lilitka. Lucja, jakieś polskie imię, Mortis może być. Bazuka, ciężki karabin, sprzęt, nic dla ciebie nie mamy? Szyfr. Bo w sumie jesteście wypoczęci, jesteście zdrowi. Można by zrobić tę misję. I tu jest w ogóle co? Bezchmurnie? Bastion Korporacja Reme? Niezależni? Lecimy do Australii. Kurde, nie ma co czekać. Trzeba misję z zasobami. No musimy przehandlować zasoby, no jest bieda, co wam poradzę. Niestety. Co wy tu handlujecie? Informacje o bastionie. Handel. Okej, okay, możemy handlować syfem za technologię. Potrzebujemy technologii. Lecimy do końca świata. Sprawdź dyplomację. Amen, spokojnie. Okej. Okay. Mimo znacznej wagi, 4 silniki, prędkość 30 km na godzinę, 7 osób, zwiększenie ładowności.
Jeszcze raz. Strzałem jakiś ten. Ile takie coś? Ptak burzy. Ładowność 7. Ty duży. Wolny. Pancerny. A to w porównaniu z mantykorą. Lekkie. Trochę szybsze. No spoko. Co tam ten? Zaawansowana srano technologia. Trzeba zrobić ten zadanie. Dobra, nieważne. Strażnik terroru. Ogniogwizdy. Klasa infiltratora jest moje nadzieje w ogóle. Marzenie. Broń trująca. Technologia fuzni. Tiamata. I to jest jeszcze jakiś lepszy statek. Kurde. Fajne to jest. Stary świat. Co to? Jericho has developed a new type of APC. I hope they intend to use it to fight the Pandorans, not their fellow human beings. But the real question is, how can you win a war if you don't understand the battlefield? Zaczyna się. All the vehicles in the world won't help you if you can't Ola Boga komunizm. The old world. I should know. I remember the wars of the old world. No, ludzkość potrzebuje każdej technologii, panie Fryer. A Anu się trochę wkurzyło. A nie. A nie, dobra, tylko nie. A dobra, to nie. No, spoko, fajnie. Handel. Musimy kupić niestety. Bieda. Ta. Mamy dużo jabłek. Grzebiecie? Eilinka. Jak smutno. 9 technologii uzupełnienia magazynka. To jest dramat. To jest kupno nowego praktycznie. A gdzie Janusz, tak swoją drogą? Słuchaj, fajny, nie? No. Ty jeszcze z młody w ogóle. Z czego ty korzystasz? Masz amunicję na szczęście, dobra. Chcesz być przeciążony? A kto był przeciążony? Sekundę. Po czym poznaliście, że był przeciążony? Tu jest coś. Nie. Ech, dobra, czas ich będzie tutaj pozbierać w ogóle i ogarnąć. Bill. Ty masz jaką klasę? Moment. Jakąś śmieszną. Boże, musimy mieć 3 pojazdy. Trójka coś symbolizuje, informacje o bazie. Statki, zużycie energii, personel, to są 2 osoby, ale mamy zapchany cały statek. Tymi nubami zresztą. Dobra, wymienimy ich. Wpółszalona istota, która przypomina skorupiaka z twarzą człowieka. Było kiedyś kierownikiem ludzki zawodowy dla człowieczeństwa, aby podać wskazówki dojścia do jego ukrytego skarbu. Dopatrzenie się sensu w wskazówkach przez istotę nie jest proste, ale w końcu dzięki dużym wysiłkom udaje się znaleźć skrytkę. Ulubiona książka dzieła zebrałem Jamesa Joyce'a. Nie czytałem Joyce'a. Nie, Joyce czytał Ulyssesa, napisał. Cenne znalezisko dla ludzkości, a także dla operatorów, których ciągnie do takich rzeczy. 8 umiejętności, 4 dla syndak kodziarzy. Ciekawe. Dobra, misja jest tu. Weź ten, informacje o bazie, nie. Personel. Na pokładzie dwójki, nie, na pokładzie trójki jest tak. Dziad, idź do ośrodka. Drugi dziad, idź do ośrodka.
Skarabeusz i ciężarowiec. Ale tutaj mamy... Jest Joanna Syfer-Kowalski i Paweł Ręcz. Ty, kurde. Co ja narobiłem? Co do tych ciężkich tlu mam w ogóle? A nie, co ty tu robisz? Sorry. Do ośrodka, marsz. Dobra. Czyli bierzemy tak. Wskakuj na skrzydła śmierci. Będzie gruby oddział. Snajper i dwóch grubasów. Ha? Fat boje. A wy sobie tutaj, nie wiem, żyjcie, róbcie coś. Pasowałoby mi zrobić ośrodek. Ty, no to mamy oddział grubo... Grubo... Ja nie wiem, jak ich nazwać. Coś byśmy zaorali w takim razie. Coś tu jest? Pusto, pusto. Tu coś śmierdzi, tylko nie wiemy... Mamy ten nadajnik. Sam go zbudowałem. Ile kosztuje naprawa placówki szkoleniowej? 45. Wtedy by się szkoliły te małe pajace, które tam siedzą i nic nie robią. Nic, jedziemy gdzieś, musimy coś pohandlować, coś zaorać. 16 godzin, co? Jedziemy tam. Cokolwiek tam. Tiamata, analiza, możemy robić tiamaty. Sterowiec jest po części maszyną, po części żywym organizmem, czyli jakim żywym organizmem. Tam jest co, jakaś rybka? Wykorzystali konstrukcję zatkowania z czasów przed zarazy i ją polepszyli. Wytrzymać uszkodzenia, 8 osób. Mała prędkość, sterowność, ładowność, zasięg lotu. Zacznijmy tak od badań. Tarcza bojowa. Marzenie z dzieciństwa, to będzie dobre. Ta klasa mnie jeszcze podnieca. No i tutaj, to jest quest, który się nazywa Katakumby Rozpaczy. Aleksander Danczew. Powiem tak, lecimy tam. Przygotowani, uzbrojeni. A kogo ja oszukuję? Ale wiecie jak jest. Kolonia pełna szczątek archonów. Połudzony skarabeusz. Kim jest skarabeusz? Wchodzimy do tunelu. Co to, Bernard? Co to nie masz niczego? Co to znaczy? A, że nie masz magazynek. Tak, do karabinu Pitagoras. Weź se tu. Nie, dobra, nie rozumiem, co to znaczy ten, to, że nie masz amunicji, tak? Lilitka, jak jest? Co to znaczy? A, że masz nieprzeładowaną broń. A, Mam nadzieję, że to nie kosztowało zbyt dużo. Pistolecik nieprzeładowany. 6 technologii, nie mam technologii. Czy pokażę samochodzik? Samochodzik leci z grubasami, którzy będą rozwalać tamto. Tam jest jakieś miasto, które zaoramy. Dobra. Cięcie, żeby się nie ładowało.